Wszystko jest energią. Nie tylko ze ściśle naukowego punktu widzenia, fizyki kwantowej, kiedy naukowcy zaczęli badać mniejsze i coraz mniejsze i jeszcze mniejsze cząsteczki składające się na świat materialny, odkryli, że te najmniejsze, najmniejsze cząstki składające się później na większe atomy nie są czymś stałym, tylko są nieustannie wibrującymi cząsteczkami światła, czyli są energią. Wszystko w świecie jest energią. I to, z jaką energią mamy do czynienia, to w jaką energią się otaczamy, jaką energię w sobie budujemy, przekłada się na jakość życia. Im wyższa jest nasza wibracja energetyczna, tym bardziej czujemy się szczęśliwi, radośni, pełni nadziei, wdzięczni, widzimy sens wszystkiego. Im niższa jest wibracja energii, w której się znajdujemy, którą się otaczamy, którą nosimy w sobie, tym czujemy się gorzej, tym jesteśmy bardziej nieszczęśliwi, tym bardziej wydaje się, że w życiu i w świecie brakuje sensu i celu. To, jaką mamy w sobie energię, na jakim poziomie wibracji się znajdujemy, w ogromnej mierze zależy od nas, od każdego z nas. Każdy z nas może na co dzień podejmować takie decyzje i podejmować takie działania, które prowadzą do tego, że wibracja tej energii staje się coraz wyższa. Zatrzymałam się tutaj w majowy dzień, żeby powiedzieć Wam, że maj w naszej części świata, w naszym klimacie jest właśnie portalem do wyższej wibracji energetycznej. I dlatego czujemy się tak absolutnie cudownie, wychodząc na majowe słońce, widząc tę zieleń dookoła, widząc cudowne małe kwiatki, wąchając oszałamiająco słodki zapach bzu. Oprócz wielu innych rzeczy, które dzieją się wtedy w organizmie, fizyczno-chemiczno-fizjologicznych, to wszystko to, co dzieje się w taki piękny majowy dzień, kiedy czujemy na skórze dotyk słońca, kiedy wąchamy słodki bez, kiedy widzimy cudowne zielone listki, trawy, kiedy możemy stopami, bez butów najlepiej, stopami dotknąć żywej, ciepłej ziemi, to wszystko podnosi naszą wibrację. Bo maj, nie tylko maj, ale w ogóle wiosna jest takim czysto doświadczalnym i widzialnym dla każdego przejawem wysokiej energii i dowodem na to, że wszystko ma sens i dowodem na to, że wszyscy jesteśmy zasilani absolutnie niezwykłą siłą istniejącą we wszechświecie, siłą, która jest właśnie wszystko przenikającą energią. Dlatego, że każdy z nas wie, jak czasem pusto, zimno wydaje się w grudniowy albo styczniowy dzień, kiedy świat w naszej części świata, w naszym klimacie jest czarno-biały, pokryty śniegiem, wydaje się nieruchomy. I z tego bezruchu niespodziewanie kilka tygodni później zaczynają wznosić się ku słońcu maleńkie kiełki, które z tak wielką nadzieją spały ukryte w tej zimnej, zmrożonej ziemi, czekając na odpowiedni moment. To jest właśnie energia, to jest siła energii życia i wszechświata, która powoduje, że nawet z bezruchu, ciemności, zimna, czegoś, co wygląda jak śmierć, zaczyna pojawiać się absolutnie cudowne, zwycięskie, wszechogarniające życie. I każda wiosna jest też symbolem życia, dlatego że w życiu zdarzają się takie momenty, czy czasem nawet długie okresy,
kiedy czujemy się tak, jakby była zima dookoła. W sercu mamy zimę, w duszy mamy zimę. Ale to, że przychodzi maj na świecie, jest dowodem na to, że nawet jeżeli twoja duchowa zima trwa długo, to zawsze przyjdzie moment, kiedy się skończy i kiedy w twoim sercu, w twojej duszy i w twoim umyśle pojawi się tak cudowny maj jak ten. Tak jak powiedziałam, każdy z nas codziennie może podejmować rozmaite działania, żeby podwyższyć swoją energię, a razem z tym, za każdym razem, kiedy żyjemy w wyższych poziomach energetycznych, kiedy zwiększamy wibrację tej energii, która jest w nas, nie tylko czujemy się lepiej, ale też realnie zmieniamy kształt swojej rzeczywistości i przyszłości. Za każdym razem, kiedy podejmuję działanie, które zwiększa moją wibrację, przenosi ją na wyższy poziom, trafiam do wyższych wymiarów rzeczywistości, w których spotykam zupełnie inne osoby o podobnej wibracji energetycznej, równie wysokiej. Kiedy dzieją się rzeczy, które wspierają mnie, pasują do mnie, wibrują w tym samym rytmie, tak jakby zgrywają się z muzyką mojej duszy. Więc ja na co dzień bardzo staram się żyć w taki sposób, żeby wprowadzać do mojego życia rozmaite elementy sprawiające, że wibracja mojej energii staje się coraz wyższa, dlatego że wtedy jest łatwiej żyć, jest łatwiej myśleć, jest łatwiej zrobić cokolwiek, ale też masz takie głębokie, wszechogarniające uczucie, że wszystko ma sens i ty masz sens i to, co robisz, ma sens i to, co robisz, przychodzi ci z ogromną łatwością i prowadzi cię dalej naprzód przez życie. Więc chciałam powiedzieć o kilku bardzo prostych sposobach, w jaki można codziennie, absolutnie codziennie zwiększać swoją energię, podwyższać poziom tej wibracji. Jedną z takich rzeczy, które można zrobić, jest to, co ja właśnie robię teraz, czyli wyjść w majowy dzień, popatrzeć na słońce, nie zabierać ze sobą telefonu, nie zabierać ze sobą niczego, co mogłoby mnie rozproszyć, roztargnić, nawet nie zabierać myśli ani zmartwień, tylko wyjść po to, żeby chłonąć tę cudowną energię majowego rozkwitu i majowego życia. Przyglądać się kwiatkom, patrzeć, jak wyglądają listki z bliska, zatrzymać się przy krzewie bzu, zamknąć oczy i po prostu chłonąć ten przecudowny zapach i czuć, jak wypełnia każdą komórkę waszego ciała. Druga rzecz, którą można zrobić, to ćwiczyć uważność w różnych czynnościach, które robimy na co dzień i którym nie poświęcamy wiele uwagi, mimo że są absolutnie kluczowymi czynnościami, które zmieniają jakość życia, takimi jak na przykład spożywanie posiłku. Spróbuj, zobaczysz, jak bardzo inaczej smakuje jedzenie i jak bardzo inaczej czujesz się po zjedzeniu każdego posiłku, jeżeli zrobisz to, nie zajmując się jednocześnie niczym innym. Czyli przygotuj sobie posiłek, na przykład śniadanie, usiądź i spróbuj zjeść to śniadanie, zwracając uwagę na to, co jesz, jak to smakuje, jak wygląda, jaki ma zapach, jak dotykasz tego pożywienia w ustach. Spróbuj poczuć, co się dzieje, spróbuj jeść powoli, znajdź na to czas, jeżeli trzeba, wstań trochę wcześniej. Ale zobaczysz, że jedzenie, każdy posiłek, zjedzone w taki właśnie sposób, z pełną uważnością, nie robiąc tego przy okazji czegoś, tylko kiedy koncentrujesz się na tym, po pierwsze, daje ci dużo większe uczucie sytości. Po drugie, daje ci takie poczucie satysfakcji. A po trzecie, czujesz wtedy, jak energia z tego pożywienia wnika w ciebie, rozprzestrzenia się po twoim ciele i zasila twoje życie. Trzecia rzecz, którą można
zrobić codziennie, żeby podnieść wibrację swojej energii, to posłuchać takiej muzyki, która trafia prosto do Twojego serca i czujesz, że unosi Cię do góry. Kiedy prowadziłam audycję w radiu, to zawsze starałam się właśnie wybierać takie piosenki, które mają niesamowicie potężną, dobrą, pozytywną energię. Przestałam prowadzić program w radiu, dlatego że nie pozwalano mi grać właśnie takich piosenek, dlatego że one nie pasowały do stacji radiowej. Mam nadzieję, że kiedy znajdę radio, w którym będę mogła znów grać najpiękniejsze piosenki świata, to zacznę znów prowadzić audycję, dlatego że za każdym razem, kiedy to robiłam, to czułam, że oprócz tego, że dla mnie to była ogromna przyjemność, to czułam, że zmieniam w ten sposób świat, choćby w najmniejszym stopniu, ale na lepsze. Posłuchaj swojej ulubionej piosenki. Miej ją zawsze przy sobie, dlatego że muzyka w niezwykły sposób wibruje i łączy się z rytmem wszystkiego, co istnieje w naszych ciałach, duszach i umysłach. W ten cudowny majowy dzień życzę Wam z całego serca szczęścia. I w ten cudowny majowy dzień z całego serca życzę Wam, żebyście potrafili każdego dnia zrobić przynajmniej jedną rzecz taką, którą poczujecie, że unosi Was wyżej, że daje Wam szczęście, daje radość. Staje się cegiełkami, z których budujecie swoją nową tożsamość, nową świadomość, nowe życie, nową, fantastyczną, czystą, wielką, silną, jasną energię, która będzie prowadziła Was dalej przez życie.